Siema, dzisiaj noc już jest prawie. Przyjeżdża Bieniasz, słuchajcie, akcja reanimacja Raptora. Siema, dzisiaj jest bardzo późno, ciemno, po ciemku będziemy nagrywać, właśnie przyszedłem po lampę. Przyjeżdża Piotr, czyli Bieniasz, będzie mi naprawiał włącznik w Raptorze, bo nie mogę silnika uruchomić. Coś tam nie klei, nie styka, po prostu jest jakiś syf. I będziemy też montowali manetki podgrzewane z Motomaniak EU, gdzie jedne manetki wlatują do bleka, nakłada. Oczywiście z podgrzewanym ciukiem, a drugi taki komplet wlatuje do Was, czyli na Facebooka, czekajcie na konkursiaka, lada moment wleci, raczej po ukazaniu filmiku, albo równocześnie. No dobra, to co, ja zabieram tu światło z garażu, no nagrywki będą słabe, ale po prostu zależy mi, bo słuchajcie, jutro jest ostatni dzień ferii i chcemy z Kubą, chcę go w ten ostatni dzień ferii zabrać, nakłada, pojedziemy sobie na pole, Kuba sobie poupala po prostu moim kładem, może gdzieś na jakieś podjazdy, gdzieś bliżej coś, może coś wykombinujemy, nie? Także dzisiaj mi zależy na tym dniu, żeby tego mojego Raptora zrobić. W każdym bądź razie u nas jest jeszcze zima, wiosny jeszcze nie widać, także warto wykorzystać ten moment, ostatni dzień ferii i pojechać z Kubą i poupalać trochę Raptora. Tymczasem idę tam ogarniać garaż, no i przede wszystkim oświetlenie załatwić, żeby było widać, co robimy, czyli taki nocny vlog. Ja pierdzielę. I jest Raptor. Ciepło tu będziemy mieli, Piotr. Siema, Piotr. Witam. Tylko ci powiem, jeden jest minus, nie? Ja. Że stał chwilę na dworzu i stacyjka tam warzyła. No? Nie, bo wiesz co, ja go myłem. I to tu problem. Bo wiesz co, jak będziesz tu robił, to ja bym sobie koła zdemontował. No, nie widzę problemu. Tak, jest tu ciepło, także. Jest luksus, to idę. Damy radę, mnie nie widać. No to wiem, no. To jest właśnie włączanie i to nie, nie styka. O, to są te cały zestawik. Manetki podgrzewane z Motomaniaka EU. Po 225 zł. Co się nie robi, żeby pojeździć kładem? Nie, Piotr, powiedz. Po nocach nawet będziemy robić. Tutaj sobie już klucze poszykowałem. O, i czerwone manetki spadają. Czekaj. Prawa. Perka, prawa. Ale co? Nie. Gaz tu jest. Nie. Erka to jest prawa, to nie wiem, bo mi się powie. Nie, erka to jest prawa. No. Aha, bo to jest opisane, tak? Jest opisane. No widzisz? Widzisz? Metalem przewód nie przeszkadzał? Lepsze bąki będą wychodziły. A słuchaj, Piotr, a pytanko mam techniczne. Taki będziesz miał tu imbus? Bo chyba tak. Dobra. Bo bym sobie kierownicę od razu, wiesz co, dał trochę do góry, bo lepiej się pali gumę, nie? Powinna mieć. I kolejna manetka blokuje. Czy tak? To jest... Chyba tak. Tak jak jest taki, wiesz, ten łuczek. Mówię, że taki jest ten, chyba że to jest... Nie. Nie, wygniesie, tak musi tak, być. Tak, musi być. Tak, żeby nie przeszkadzał. Mogę go przykleić tu. Nie będzie tu przeszkadzał. Może być... Tu ewentualnie można go z tej strony. Ale z tej strony, czy on nie będzie narażony na uderzenia? Będzie narażony na jakieś gałęzie, a tu nie będzie. Chyba, że jeszcze ewentualność jest taka, ale tu jest nie ma powierzchni płaskiej. Tu można go schować, tak? Można go schować tu pod ten, pod spód. O, to tu na tej blasce go wkleić, poschowaj. To teraz kwestia, jak go włączyć. To... Lepiej tu, wiesz, jak da radę tutaj, to... Da. Stacyjka nie chce się jeszcze zamarznięta jest. O, teraz to mam się palić do bajek. O, mam już, patrz, jest. Dobra, jest luz. Ten włącznik ci chcę tutaj pokazać, jest luz. Nie, patrz, nie. Nie łapie bydla.
sumie ja się zastanawiam, po co ja na kamerze mam te paski? One mi tylko tutaj przeszkadzają. Trzeba je wyeliminować. No i od razu lepiej. Bez głosu teraz będzie. No i od razu lepiej, no bez tego paska. Tu mi tutaj ciągle jakieś normalnie miałem te przekwity na tym głosie. Co chwilę coś tam mi tutaj wchodziło, jakieś szumy, jakieś szmery i widzowie pisali: ty no zrób coś z tym mikrofonem, no kurczę, a mikrofon nówka sztuka, nie? Zresztą muszę wam powiedzieć, to jest kierunkowy, taki dwupalczasty ten mikrofon, ale powiem wam, że kupę siana kosztował i to sponsorowała mi Enovia, czyli dystrybutor chemii motocyklowej Nova Bike. I powiem wam, że tak, kupili jeden, dali chyba z 1500 zł. Pochodził on pół roku, na reklamacji był 6 razy. Dopiero po pół roku reklamowania, bo niby go naprawiali, przychodził mi z powrotem i on nadal nie działał. I dostałem w końcu po pół roku nówkę sztukę, mikrofon taki sam, dwukierunkowy, taki palczasty. I teraz jest dobrze, a ten pasek tu mi chyba psuł to wszystko. No dobra, tutaj ja tu zagaduję was, a tu Piotra zrobi wszystko. Kuba będzie miał jutro fajnie, co? Z takimi podgrzewanymi manetami. Tak. Słuchaj Piotr, nie będziemy sobie przeszkadzać, jak ja bym tutaj to podniósł i te koło odkręcił. Ja tylko odkręcę i je przekładam. Nie, spokojnie się ogarnę. Ogarniam to. Muszę dwa na raz podnieść, bo będzie wykręcone i będzie przekładka. O! I wiesz co, jeszcze jeden temat jest, nie taki, tylko to już na dłużej, Piotr. Chyba wszystkie te kable trzeba będzie u mnie porządek zrobić, wiesz? Z kablami. Ten? No. Wiesz co, jak już tutaj będziesz gdzieś tam już jechał z tymi kablami, to ja jeszcze te dwie poluzuję i ja tą kierownicę wyprostuję, wiesz? Nie będą takie naciągnięte kable, tak jak są teraz. Bo chyba od gumowania mi się to trochę, wiesz, przestawiło. Dobra, to teraz jeszcze ten podnoszę i już odkręcam, żeby już było chociaż coś naprzód. Muszę poczekać, aż się naładuję baterię, niestety. No, kierownicę już przestawiłem w ten sposób. Piotr tutaj robi taki myk, że pod licznikiem będzie włącznik, żeby mi nikt nie, przypadkowo nie włączył tego. Bo wiadomo, te podgrzewane manetki będą używane tylko w sezonie zimowym, jesienno-zimowym. No i na zimne, wiosenne dni. Ale ci powiem, że bez tej osłony przedniej to lepiej wygląda ten Raptor, wiesz? Bez tego. Nie wiem dlaczego. Agresywny. Taki agresywny jest, bandzior. Włącznik idzie tutaj pod zegar. Krzyżak potrzebuje, żeby to wyprostować, wiesz? Żeby ten płyn mi nie... Nie spieprzał i tutaj ósemkę jeszcze klucz. Wykręcam ten nieszczęsny pstryczek. Pstryczek. Klamki już sobie też od razu ustawię. Ty no, jest tu coś zalakowane, wiesz? Jakieś gówno to chińskie jest. Albo mi zrobisz na zworę, wiesz? Dwa kable. No bo co, innego wyjścia nie będzie? No, ale nie na palec, nie na śmieję, śmieję. Dobra, to jest kapselek. Ten kapselek może się ściągnie. No, zobaczymy. To na chwilę. Będzie żyło. To wiesz co, ja sobie... A tu zasilania nie będziesz potrzebował za akumulatora? To wiesz co, ja sobie na razie taką operację zrobię. Bo mi tutaj się pali cały czas ten błąd silnika po wyciąganiu, po sprawdzaniu bezpieczników. Ja sobie po prostu ściągnę siedzisko i wypnę w ogóle ten akumulator. Tak mi podpowiedział tegowiec, żeby tak zrobić. Może to coś pomoże i błąd się skasuje. Link do bieniasa macie w opisie, nie? No właśnie. Słuchajcie, o tym mówiłem. Zobaczcie, jaki tu mam bajzel w tych przewodach, tu jest po prostu jedna wielka pajęczyna, tak po prostu nie może być, no tak jest, nie? Zaraz po emisji tego filmiku wstawiam konkursiaka z manetkami Motomaniak EU.
będzie mógł ktoś to zgarnąć. Oczywiście do tych manetek dokładam kalendarz i wlepy, czyli taka będzie paka porządna, nie? Jutro zadzwonię do pana Piotra z Motomania GU i porozmawiam z nim o kodzie rabatowym dla was. Nawet jak to by było tam z minus 5%, to też by było fajnie. Wbijajcie na Motomania GU, tam dostaniecie wszystko po prostu do układów. Wszystko do układu. Wszystko. I razem i oczywiście te manetki za 225 zł. Cena rewelacyjna, naprawdę. Sprawdzałem ceny w ogóle na rynku, jakie są tych manetek i to jest po prostu cena według mnie rewelacyjna. W końcu łapy mi nie będą marzły. Nie, to tak. Jutro Kuba będzie testował. Jestem ciekawy, nawet mu nie powiem, że są podgrzewane, tylko powiem, ty siadaj, majster jeździ tym i zobaczymy. W ogóle to będziemy chcieli zrobić czasówki, nie? Kto... A nie, on mnie i tak oszuka. Dobra, jak ja mu dam sekundnik, to on mnie po prostu tam oszuka. Kuba to jest stary krętacz. Pod stacyjkę mamy to bezpośrednio, tak? Podpięte. Pod stacyjkę. Żeby nie działał po wyłączonym zapłonie. Dla bezpieczeństwa. Dobrze, a ja będę mógł teraz to przykręcić. Najprostszy montaż, tak? No i sprawdzam, czy to coś dało. O, przykręciłeś. Nie, no jest błąd, cały czas pokazuje. Czyli nie dało to nic. Jest tak. 1400 km mam prawie przejechane. Włączmy na chwilę, ja go tylko dobra. Podłączę delikatnie od... Spróbuję go włączyć. Chodzi o ogrzewanie, czy się zapali coś? Tu nie. Aha. Nie. A włączyłeś ten włącznik? Tak. Jeszcze nic nie czuję. To poczekaj, lepiej zapalić go, wiesz? Bo akumulator mam bardzo słaby. Ja bym widział coś, co się dzieje, bo muszę masę znowu łapać. No, włączmy go. Muszę masę znowu łapać i wtedy będzie mógł się bawić. Dobra. Ten włącznik się podświetla na czerwono, byki. O, niebieski, zielony. Nie wiem, czy kamera to widzi? Nie, bo muszę nową masę wytować, a... Ja się złączę. Nie mam dobrej masy. A są zdrowe. Przygotuję go, bo to będzie pewne, tak? No, a co on tak zmienia kolorki? Aha, to są stopnie nagrzewania manetki. Może by... Bo tu jest, wiecie co, to jest ilość stopniowe, trzystopniowe chyba. 30, 40 i chyba 60, co? Coś takiego chyba, nie? Nie czytałem to. Też, no kurczę, powiem wam, ty czytałeś, a ja zapomniałem. Ale to 60 stopni nagrzewałaś. Łapy Blackowi nie zmarzną, chociaż pierwszy raz. Będzie kozacko, będzie wspaniale. Już alternatywę na wydeszek. Wkrótce zobaczycie, bo do Yamaha Raptor 250 Kuby wleci nowy wydech. Chcemy go tak trochę uszykować na targi Wrocław. 18-19 marca, szukajcie nas we Wrocławiu. Pamiętajcie, że do zgarnięcia są jeszcze do 10 lutego na Instagramie dwie wejściówki. No i co? No, widzimy się na targach, nie? Tam będzie przekozacko, nie? W ogóle całe targi chcę zrobić live'a, tak jak to było w zeszłym roku. Widzowie będą mogli tego live'a tam obsługiwać, po prostu zrobimy go całodniowy, tak jak targi będą otwarte, to będziemy cały czas na live'ie. Będziecie mogli zobaczyć, co się dzieje na tych targach. Podpięta kamera, będzie można ją trochę poprzestawiać, pokazać wam co, gdzie i jak. Polatać trochę po youtuberach, żeby poprzychodzili, żeby się pokazali. No, tak to będzie wyglądało na targach. Będzie przekozacko po prostu. Uwielbiam te targi, nie? I być może załapiecie się, jak przyjedziecie, że cała Black ekipa będzie śpiewała enduro na scenie, nie? Tak jak w zeszłym roku. Może tak być, bo nas tak wrobili ostatnio. No ale co tam, możemy śpiewać, nie? My się nie wstydzimy. W końcu nasze utwory, nie? A słuchajcie, tu pod tym filmikiem, nie? Jakbyście coś chcieli od Bieniasa,
to macie link do Bieniasa, znaczy ja żartuję, słuchajcie, 5 lat temu Kuba nagrywał filmik i akurat Piotr zrobił mu 80 MRF. Bo coś tam z gaźnikiem było, przerywało mu i to i tamto. I Kuba po naprawie kręci vloga, nie? A Piotras to jest Bienias, nie? I słuchajcie, i Kuba kręci tego vloga, nie? I ja to oglądałem teraz niedawno i ja nie zajarzyłem w ogóle, o co chodzi, bo wcześniej nie wyłapałem tego. I słuchajcie, Kuba jedzie, nie? MRF-ą 80, nie? I mówi, słuchajcie, ale teraz, no przyjechał Bienias, zrobił mi 80, nie? Jak to teraz chodzi? Można odkręcać i to i tamto. Patrzcie, jakie szynki. I jedzie, nie? I mówi, słuchajcie, wiecie co, w razie czego to macie link do Bieniasa tam w opisie filmiku. Ha! I to dwa razy powtórzył, no lałem z tego, nie? Model taki totalny, nie? Link do Bieniasa macie pod filmikiem. Manetki grzeją? Grzeją, czuję. Na ile ustawiłeś? Na niebieski. Dalej zielony. Nie ma szans, żeby go włączyć. Nie włączyć. A na przykręcie za kluczyki powinien się w stanie czuwania włączyć. Czyli czuwania czy kontroli, o tak można dopyszczyć. I w tym momencie już jest gotowy do pracy. Czyli jak jest wyłączony, nie ma nic. Teraz czerwony dałeś. Czerwony, bo włączyłem. Ktoś będzie działał, bo chociaż silnik nie pracuje, ale będzie działał, tak? Dobra, zielony. Okay. Zielony, teraz go wyłączymy, żeby jak motorów nie czerpać. Okej. Okay. A manetki cały czas ciepło. No i to zapalanie, to co? Mówi, że muszę z worem robić? Na razie? Wyłamane w środku jest wytopiony prawdopodobnie styk, a jest to nierozbieralne. Próbowałem go rozłożyć. Mogę wydłumać, ale to i tak już nie będzie działało, tak? No to jak ja mam to odpalać? To weź mi to może utnij, bo to i tak już nie będzie potrzebne. Wygrzeb te kable i będę na zworę robił, no. A to i tak muszę przykręcić, bo nie będzie się trzymać mi klama, wiesz? Załapię? Gdzie to? Nie dych. Nie no, wszystkie, no po prostu jest już kopuło. Czy jeszcze cudem wtedy odpalałem? O! Gdzieś pod kątem. To poczekaj, weź i wyłącz i ja spróbuję. Tylko bez grzybka, bo grzybek przeszkadza w tym przypadku. No. No będę próbował na boczki jakoś. No na boczek. No ten ja nie? Ja wyjściem do boku. Nie złapał. Obtrącone? Kurde. Co to? O! A zgaś teraz, zgaś jeszcze raz. Na razie może tak by było, no. Ale jak najwyżej nie, no to nożykiem będę nacinał kable. No, widzisz, nie zawsze w każdą stronę no, to paść. On jest już wykruszony w środku. Jak się ustawi blaszka, tak go. No widzisz, teraz to nie znaczy, że to... Nie, bo pojadę gdzieś i będzie... Będzie pół godziny szukania, nie, tak? Będzie holowanie. Tomek mnie holował ostatnio. No widzisz, nie, takie, no, nie, to mnie, nie, to nerwicy dostanę, kopnę, tego układam. Mogę zrobić tak, wtedy weź jeden kabel, po prostu luzem się zrobi, jeden wowikę daj i będę sobie z worę robił. Na razie. Tylko wiesz co, Piotr, jakbyś znalazł czarny ten dynks, bo widzisz, to jest tam, no to, żeby to było nie niebieskie, tylko czarne, nie? No może być czerwone ewentualnie, ale ja wątpię, żebyś takie coś dostał, to samo. Ja nie wiem, gdzie to było kupowane. Tak, pytanie, czy... Czy mógłby mieć kamerę kluczyka? Nie, kluczyka samochodu nawet, no, bo to... No. Tylko, że
którym miejscu on jest, mniej więcej tutaj, tak? Tak. Tu zaizolujemy taśmą, żeby nie... Nie dotykać to. To poczekaj, to może pierw skręcimy, a potem... A nie, nie. Nie, bo nie obrócę go. No i patrzcie, i tak na kuroka muszę to mieć na razie, dopóki nie kupimy, czyli na przyszły tydzień. Piotr, to co poszukasz taki? Zobaczę, co się da zrobić. Poszukaj na przyszły tydzień, bo to taka tandeta teraz jest. O, tu będzie bezpiecznie. Dobra, to ja to skręcam. I po prostu nie będzie dotykało do, w razie czego, nie będzie dotykało do kierownicy, to może... A śrubki były gdzieś tu wziąłem. Tak, odłożyłem je. No, teraz przymocujemy to na kciuk. To tak się zastanowią, jak... Tu będę miał dwa systemy zapalania. Albo tutaj przez to jakoś dynce może się uda, jak nie, to tu muszę zwory robić. Rudan wymyślił dobry patent. Przyklejemy sprzęcik. Żeby on nie uciekał. Mamy koszulkę termokurczliwą. Coś ty. O. I co teraz się z tym robi? I to trzeba mu podgrzać. Albo suszarką. Mam opalarkę. Albo opalarką. I teraz ostatnie się dzieje. Kurczę, nie wiedziałem. Ty jakby to od tego było. Coś pięknego. No, my już kończymy tą robotę, mamy wszystko zrobione. Słuchajcie, wbijajcie na motomania.eu. Tam wszystko znajdziecie dla swojego układa. Elo, nara, hejos, piona. Piotr. Nara. Dzięki.